Do roli mamy starałam się przygotować najlepiej, jak to tylko możliwe. Czytałam różnego rodzaju książki, poradniki, przeszłam szkolenie z położną i uprzedzona przez koleżanki postanowiłam nauczyć się, jak szybko zadbać o siebie. Razem z Magdą Pieczonką tuż przed porodem udało mi się przejść kurs ekspresowego makijażu. Czy to w ogóle możliwe? Magda, mam wrażenie, że z Tobą wszystko jest możliwe, ale jest szansa, że podniesiesz mnie na duchu i uda mi się naprawdę chwilę wykonać makijaż, w którym będę wyglądała dobrze. Tak, dlatego, że postawimy na ładną, świeżą skórę. Powiem Ci o takich dwóch, trzech trikach, które spowodują, że będziesz wyglądała na bardziej wypoczętą. Dobrze, tak. Przyda się. Myślę, że każda nas to lubi. Także zaczynamy od skóry. Produkt numer 1 to jest bardzo delikatny produkt rozświetlający do buzi, czyli nie zrobisz sobie krzywdy nakładając go na całą twarz. Normalnie palce jak krem? Tak, możesz dokładnie nakładać jak krem. Dobra. Jakiegoś rodzaju bazy muszę użyć. Ile tego? Możesz więcej, spokojnie. Jeszcze więcej? Tak, bo to jest dość, zobaczysz, subtelne, delikatne, to nie będzie wyglądało jakbyś sobie mocno wyświeciła buzię, tylko to będzie delikatne wyświecenie. Od razu ta skóra będzie wyglądała tak... Pod okiem też? Jadę pod okiem? Pod okiem, tak. Dobra, to już mam. Teraz bierzemy gąbeczkę, którą będziemy nakładały podkład. Dzięki temu też nie ubrudzimy rąk. Ja wezmę dla Ciebie podkład, który jest delikatnie rozświetlający i robi efekt świeżej skóry, ładnie wyrównanej, a nie efekt maski matowej. I podkład rozkładam równomiernie na całej twarzy. Tak, nie nakładaj go tylko na oko. Dobra, to będzie ale pod oko też? Tak, pod oko i na oko. Tutaj tą część zostawiamy nieruszoną. Tak myślę sobie, że może użyjemy tego koloru. Dobra. Tak. I od razu tą kubkę na twarz? Możesz sobie rozłożyć ją na każdą część. Nie brudźmy się, było hasło. Tak. I ubijamy całą buzię i pamiętajmy, żeby przyciągnąć też po szyi troszeczkę. Dobra. Gąbką idzie szybko, nie? Tak, gąbką idzie szybko i mniej produktu potrzebujesz, żeby uzyskać ładniejsze krycie. Najszybciej idzie gąbką? Tak. No i co? Chyba nieźle. No i teraz kolejny krok. Tak. To jest korektor. Ale to nie jest korektor do pryszczy? Nie, to jest pod oko. Okay. To jest korektor pod oko, możemy mieć mocniejszy, możemy mieć lżejszy, ja mam jeden i drugi, natomiast tutaj weźmiemy taki bardziej kryjący, bo z reguły jak jesteśmy zmęczone, to mamy cienie. Tak. I żeby je przykryć, a żeby to ładnie wyglądało, to jest lepszy ten kryjący, aczkolwiek on nie jest suchy i to jest bardzo ważne. Czyli nie robi się taka skrupa pod okiem. I wiesz jak go nakładamy? Nie wiem, właśnie chciałam zapytać. Weź sobie odrobinkę na rękę, nabierz na pędzelek i teraz tak, zrób klasyczną pandę pod okiem. Proszę. I tego nie robimy, tylko tego, bo musimy przeciągnąć ten korektor wzdłuż nosa. I jeszcze jedną kreskę zrób pomiędzy. O, czyli cały ten trójkąt pod okiem musimy rozjaśnić. I co teraz robię? Po pierwsze, rozcierasz gąbeczką znowu. Jeszcze tak gąbeczką? Tak, znowu tą samą co podkład. Tym miejscem, w którym był podkład, czy właśnie może być to miejsce. I dzięki temu po pierwsze nie zrobisz sobie efektu pandy pod okiem, czyli takiego jasnego miejsca, takiego śladu, który wygląda nienaturalnie. I to jest właśnie ten trik, dzięki któremu wyglądamy na bardziej wypoczęte. Powieka musi też być pokryta. Teraz musimy odrobinkę przypudrować buzię. Dobra. I też fajnie jak to jest puder, który nie jest taki wysuszający, tylko jest taki, nawet może być delikatnie zmiękczający, nawilżający, bo są takie pudry. Dzięki czemu skóra wygląda, mimo tego, że jest przypudrowana, naturalnie. Czyli jadę po całości? Tak, i staraj się nie trzeć, tylko tak go troszeczkę pouwijaj. O, właśnie. Teraz musimy troszeczkę opalić buzię, żeby ona wyglądała zdrowiej. To na przykład mamy taki produkt. Tu mamy bronzer, tu mamy róż i takie rozświetlające dwa produkty. Dobra. Natomiast brakuje mi jednego rozświetlacza, który za chwilę dobierzemy. Opalamy buzię. Odbij o rękę, dokładnie, bo chciałam zobaczyć, czy to bardzo kryje. Dokładnie, to dobrze jest odbić. W sensie, czy i teraz... Żebym autostrady sobie nie zrobiła. Modelujesz kości policzkowe. Ale pod. Możesz ściągnąć i musisz zahaczyć o to wgłębienie. Tak, ale pamiętaj, żeby to rozcierać. Zahaczyć o wgłębienie. Czy ja mogę się przyłożyć jednym ruchem do tego, czy nie mogę? Bo chcę Ci pokazać, że na przykład w ten sposób nakładamy, po pierwsze, uzyskujemy już mocniejszy kolor. Czyli tak wklepujemy, tak czyli nie smarujemy tak fu, tylko... Delikatnie sobie możemy ubijać, możemy smarować, tylko musimy to też robić delikatnie, żeby nie ścierać tego podkładu, który jest. Zawsze lepiej zacząć od ucha. Od ucha? Tak, dlatego że jak zrobimy plamę bliżej ucha, łatwiej nam ją będzie porozcierać niż na przykład tutaj na początku. O. Tak. Możesz dodać sobie troszeczkę produktu, Boję się trochę. Nie, musimy się bardziej opalić. Co ty, jak będę taka opalona, to mój mąż mnie nie zabierze na wakacje. To kochanie, ty taka wiecznie wypoczęta, opalona, świetnie wyglądasz. Po co ci słońce? Nawet nie mów mi o wyjeździe. Czy już jestem? Dobrze, na razie. Rajska? Tak. Rajsko-wakacyjna. Teraz odrobina różu. Ten taki świeższy kolorek. On jest bardzo bezpieczny. Nie musisz się go bać, bo jego naprawdę... O, mało się... Tak. Ten. Mhm. Dobra, i na... No, mówiłam ci już tu. Kiedyś. To ładnie, to najbardziej wystające części. Dodajemy troszkę życia. To też powoduje, że wyglądamy zdrowiej, najbardziej... O, dobra. Niech ci będzie. Teraz rozświetlacz. I tak, wyświeć sobie grzbiet kości. Ja ci może będę demonstrowała na sobie tak pewnie. Dobra. O, czyli wyświeć sobie tą część. No, tu tak, lecę grzbiet. I to jest taka kredka. Tak sobie to delikatnie porozcieraj. Łuk brwiowy sobie. W ogóle nałóż na całe oko. Rozcieram sobie i zobacz. Od razu to mam. A, no dobra. Ja muszę walczyć o czas. To walcz. Możesz sobie delikatnie grzbiet nosa, łuk kupidyna rośnie. Tym małym? Tak. Tylko dobierz sobie produktu. Czyli tu? Tak, ale tylko to serduszko. Nie pod całym nosem, bo będzie wyglądało, jakbyś się spociła. Tylko dokładnie takie serduszko. Tak, i teraz nos. Nosek. Jezu, jak ja mam prostą linię po nosie poprowadzić. Tak? I tym większym pędzelkiem wyświeć sobie proszę jeszcze te miejsca nad brwiami. Czyli tak naprawdę gdzieś tutaj. Takie pionowe kreski do góry? Ale możesz w ten sposób, tak. Delikatnie, o. Bo to też jest miejsce, gdzie naturalnie pada światło i skóra wygląda zdrowiej. No i teraz produkt, na który mówię Photoshop, a mianowicie są taki puder i podkład w jednym, który bardzo ładnie wyrównuje skórę pod okiem i nakładaj go tak samo jak korektor, czyli taki trójkącik. On wtedy... A którym czym? O tym. Wyczyścimy, proszę. Dobra. On zabierze zmęczenie, on jeszcze ładne krycie zrobi. Czyli jeszcze jedną warstwę pod... tak, ubijaj. Tak, bo nie pudrowałyśmy pod okiem, więc to jest zamiast tego pudru. Oh my god, to jest Photoshop! A czy ja nie mogłam się od początku po prostu całą twarz tym posmarować? Mamy to? Ja, no super! Teraz jeszcze tylko rzęski. A, to szybka akcja. Tak. To tutaj sobie... I zaraz usta. Proszę bardzo. Dolne też robię, czy tylko górne? Dolne możesz zrobić, bo to jest coś, co otwiera oko, czyli oko będzie optycznie większe. No dobra. Możesz przyczesać sobie breczki. Tak. Proszę bardzo. Bo mi się zmechaciły. Kolejny trik, już prawie skończyłyśmy, no. Który powiększy Ci optycznie oko, ale też czasami jak one są zmęczone, to odświeży. To znaczy? To jest jasna kredka na linię wodną. Normalnie tak robię, tak, ale aż do kącika? Do kącika. Nieraz mamy taką zaczerwienioną tą linię wodną i to bardzo fajnie odświeży i tak zakryje. Już, czy więcej? Tak, wystarczy i zobacz. Jezu, faktycznie. Jeśli chcemy się odświeżyć, tak. Róż bardziej niż beż. Na usta. Na usta, więc zrobimy taką konturóweczkę, a do tego taką nawilżającą szminkę. O. Super. To jest makijaż, który jest bardzo delikatny, który nie rzuca się w oczy, a tak. Wyglądamy dużo lepiej. Tak, o to chodzi. I jak się nauczę go robić, to pójdzie mi szybciej niż dziś, zdecydowanie nie? Tak. Tak jak ze wszystkim. No dobra, czyli tak. Rozpuszczam loczka, bo już tutaj mi nie będą włosy przeszkadzały przy malowaniu. Patrz. No i zobacz. I w tym czasie włos się nakręcił. Dokładnie. To jest bardzo dobry akurat sposób, no? Żeby unieść się włos od nasady. Podczas makijażu nakręcić wałki. Tak. No dobra, Madziula, dziękuję. Dajesz kobietom nadzieję. Okazuje się, że każda z nas może wyglądać dobrze i nie jest to bardzo skomplikowane. Naprawdę, dziewczyny, dacie radę. Jak ja dałam radę, to Wy też dacie radę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.